Jest dzisiaj z nami w studio pan Cezary Andrzej Krajewski, reżyser, filmowiec, aktor, jak również autor książek. A ponadto Sylwii Złotucha, aktorka. Dzisiaj porozmawiamy o najnowszej pozycji wydawniczej Lilia, jak również o powstającym nowym filmie dokumentalnym, jak i zarówno fabularnym na temat Lili. Proszę powiedzieć, kim jest postać Lila? Witam Państwa. Lila jest tytułową postacią. Prywatnie była moją ciocią, mojego taty, najstarszą siostrą. A mniej prywatnie była partyzantką. Wstąpiła w wieku 16 lat do podziemia Armii Krajowej. Pseudonim Lilka, była łączniczką i sanitariuszką. Czyli tak naprawdę zamiłowanie do danej osoby u pana wynika z więzi rodzinnych. Tak, też, między innymi, ale chciałbym przedstawić tą postać szerszej publiczności, pokazać, że byli jakieś tacy młodzi, waleczni ludzie, którzy właśnie zasługują na to, żeby o nich pamiętać i żeby nie odeszli w zapomnienie. Jak to było w przypadku pana? Najpierw powstała książka czy scenariusz do filmu? Znaczy, najpierw powstał scenariusz fabularny. Napisałem scenariusz fabularny w przeciągu tam powiedzmy pół roku. Między innymi miałem też inne zajęcia, miałem akurat 3 plany filmowe. Ale kiedy napisałem ten scenariusz, pomyślałem, że jest wszystko już okej, dobrze. Ale wtedy zaczęły się schody właśnie z budżetem, że tak powiem. Ze znalezieniem producenta, sponsora strategicznego i tak dalej, i tak dalej. Odwiedzałem dużo domów producenckich, spotykałem się z różnymi producentami. No i tak bezskutecznie albo jedna produkcja mówiła, że jest w trakcie realizacji podobnego projektu. Druga powiedziała, że jest za duże finansowo przedsięwzięcie. Bo ocenili mi, niektóre domy produkcyjne oceniali mi ten, oszacowali mi na projekt na można powiedzieć, od 10 do 22 milionów nawet wzwyż. A pan uważa, że tragiczny los pana cioci, która zginęła w wieku 18 lat, niespełna 18 lat, czy ta historia jest wystarczająca na cały film fabularny? Jest wystarczająca, bo tam właśnie pisząc scenariusz, najpierw zrobiłem takie wątki od momentu, kiedy Lila się rodzi, nawet jeszcze wcześniej. Od momentu, akcja zaczyna się od momentu, kiedy ten młody ojciec Lili jeszcze nie zna swojej mamy, poznaje właśnie swoją przyszłą żonę i po 2 latach rodzi im się właśnie córka Lila. Czy dane filmy, jak i zarówno książka, to ma być w pewnym sensie hołd dla pana cioci i ta historia, aby nie uległa zapomnieniu? Jak rozumiem, tak powinniśmy myśleć. Tak, jak najbardziej. To jest oddany hołd właśnie młodej dziewczynie z AK. Młodej dziewczynie, która zginęła za właśnie wolność Polski. Młodej dziewczynie, która właśnie walczyła i chciałbym pokazać młodej publiczności, przede wszystkim młodym widzom, żeby zobaczyli i porównali, jak kiedyś wyglądała właśnie Polska i jak kiedyś zachowywali się młodzi ludzie. No miejmy nadzieję, że ci ludzie, młodzi dzisiejsi, nie będą musieli z tego korzystać, bo mamy właśnie dzięki takim ludziom jak Lila, czy nawet jak Inka mogę też dodać, żyjemy w takim suwerennym polskim kraju. Sylwii, ponieważ masz zagrać główną rolę bohaterki naszej Lili w filmie fabularnym, powiedz, czy już miałaś okazję zapoznać się, przeczytać scenariusz do danego filmu? Nie, tego jeszcze nie miałam okazji przeczytać, bo na razie jesteśmy na etapie scenariusza do spektaklu i za sobą mamy nagrania do słuchowiska. A jeżeli chodzi o sam spektakl, który również w międzyczasie powstaje, czy w tamtym projekcie też bierzesz udział? Na to wygląda, tak? Tak, tak. Czyli i w spektaklu, i w filmie fabularnym. Mam tę przyjemność. Powiedz, co sądzisz w ogóle o danej postaci, o Lili? Bo jednak nie ma co ukrywać, zginęła tragiczną śmiercią. Co sądzisz o niej? Ja ją z miejsca pokochałam, bo w ogóle inspirują mnie ludzie odważni, którzy idą za głosem serca, mają w sobie determinację, takie poczucie silne polskości, mimo że no, mam gdzieś tam korzenie greckie. Proszę powiedzieć, pan jako pomysłodawca, twórca danego filmu, scenarzysta i reżyser zarazem,
Skąd pan udało się całą tą historię zgromadzić dokumentację, jednak aby móc w pełni opowiedzieć historię swojej cioci? Właśnie historię Lili poznałem też od swojej cioci, mojej matki chrzestnej, młodszej siostry właśnie Lili, która była naocznym świadkiem i dodam jeszcze, że widziała właśnie tą brutalną śmierć, której dokonano na Lili. A ciocia jeszcze do dzisiaj żyje, no już ma 88 lat, ale jeszcze formę ma na swój wiek dobrą, oprócz tego, że jest osobą niewidomą. I całą historię, właśnie dokumentację poznałem od cioci. Pojechałem kiedyś właśnie do cioci, zgromadziła, ciocia ma pełno tych zdjęć, starych fotografii, pozwoliła sobie zrobić skanę tych zdjęć, opowiadała mi tę historię, ja sobie notowałem najbardziej poszczególne fakty na kartce. Później pojechałem do domu i w ciągu jednej nocy napisałem taki synopsis, czyli streszczenie pod scenariusz. Ile czasu panu zajęło przygotowanie już pełnego scenariusza, jak również napisanie tej książki? Znaczy scenariusz, tak jak wcześniej wspominałem, pisałem z przerwami, powiedzmy od maja do grudnia 2015 roku, a książkę, no to nie chcę ukrywać, to w ciągu 3 tygodni napisałem. Przeważnie nocą pisałem, żeby no, czas pozwolił właśnie tylko i wyłącznie nocą pisać. W międzyczasie państwo już przygotowaliście zarys przyszłego filmu dokumentalnego, który tak naprawdę już praktycznie został przygotowany, tylko jeszcze postprodukcja obecnie. Proszę powiedzieć, kiedy możemy spodziewać się premiery filmu dokumentalnego pod nazwą Lila? Znaczy, film dokumentalny już jest, ale jednak jeszcze trzeba zrobić małe korekty, trzeba coś powycinać i coś jeszcze dograć i zrobić postprodukcję. Myślę, że niebawem, w ciągu 2 tygodni powinien się ukazać. Jeżeli chodzi o film fabularny, już powracając do naszego głównego tematu, kiedy pan będzie mógł rozpocząć pracę nad danym filmem? Oczywiście mam na uwadze, że pan jest obecnie na etapie poszukiwania sponsoru. Mniej więcej ile czasu panu zajmie właśnie znalezienie partnerów do danego filmu? No właśnie tego nie wiem. Wszystko zależy od właśnie pozyskanego budżetu, od zamknięcia budżetu. A żeby zamknąć budżet, no niestety no, trzeba go zgromadzić najpierw. I to jest właśnie ten minus. Jeżeli chodzi o samo przedstawienie teatralne, jak i zarówno film dokumentalny, premiera ich jest przewidziana na ten rok czy na przyszły rok? Znaczy trwają prace adaptacyjne nad spektaklem teatralnym. Właśnie scenariuszem, za scenariusz wziął się Witold Bieliński, wspaniały aktor, scenarzysta teatralny, lektor też, a reżyserii podjął się Tomasz Grochoczyński. Myślę, że tak jak mi panowie mówią na bieżąco, że jesieną, późną jesienią powinien się ukazać już właśnie gotowy materiał, czyli scenariusz teatralny, spektaklu teatralnego. Jeżeli chodzi o spektakl, Sylwii, powiedz, gdzie planujecie premierę jego, w jakim teatrze? Czy to będzie Warszawa, czy inne miasto? Ustalenia jeszcze trwają, ale tak, to będzie raczej stolica, prawda? Tak, znaczy, jak to Tomasz powiedział, że będziemy szukać jakichś teatrów prowincjonalnych, w cudzysłowie prowincjonalnych, aczkolwiek no Warszawie, przede wszystkim Warszawie. Jak tobie, Sylwii, w ogóle współpracuje się z Cezarym? Bardzo dobrze. To znaczy, na tym etapie, na jakim jesteśmy, dogadujemy się, jest nić porozumienia. Czarek też liczy się z naszymi uwagami, nie tylko z moimi, ale także innych aktorów, a my liczymy się z nim. Serdecznie mu i z całych sił kibicujemy. On też bardzo w nas wierzy. Szanujemy się nawzajem i bardzo wspieramy w realizacji tego całego projektu, przedsięwzięcia, jakim jest projekt Lila. No właśnie, nie ma co ukrywać się. Wasz... On jest wielowątkowy. No to jest po prostu tyran pracy nad tym projektem. Trzytorowo tak naprawdę tytan, realizujecie. Tytan pracy może. Czyli Cezary, tak aby podsumować dany projekt, to jak rozumiem, pierwsza droga, czyli pierwszy etap, scenariusz, jak i zarówno wydanie książki już macie za sobą państwo, a natomiast film dokumentalny, film fabularny w trakcie realizacji. Czy może inaczej powiem, projekt Lila to jest
przeciwzięcie wieloelementowe składające się z różnych istotnych elementów. Czyli jak pan zauważył, książka, może zaczniemy, może wymienię najpierw, z czego się składa. Z 8 takich elementów. Fabuły, serialu, słuchowiska, spektaklu, audiobooka, e-booka, filmu dokumentalnego. Chyba niczego nie pominąłem. A jakie są elementy zrealizowane? Mam zrealizowaną książkę w 2 wydaniach, która się pojawiła na rynku wydawniczym. Jest audiobook nagrany. Mogę sobie tylko pochwalić siebie, że sam byłem lektorem tego audiobooka. E-book jest też również. I te prace nad filmem dokumentalnym. Czyli mamy książkę, audiobook, e-book. To są zrealizowane elementy. I jest jeszcze zrealizowany element, czyli odcinek pilotażowy słuchowiska. Ale to jest tylko odcinek pilotażowy, nie ma jeszcze całości słuchowiska. Jakby pan tak w skrócie mógłby opowiedzieć historię Lili, skąd ona pochodziła, czym ona zasłynęła w tym przypadku, no i przede wszystkim na czym polegała ta tragiczna jej śmierć, kto ją tak naprawdę zamordował. Znaczy Lila urodziła się w 26 roku we Włocławku. Rodzice, czyli moi dziadkowie, byli bardzo zamożnymi ludźmi. Przed wojną organizowali takie rejsy turystyczne statkiem po Wiśle. I bywali właśnie z Włocławka do Krakowa i z Krakowa do Włocławka. A właśnie w te nieszczęsne wakacje, ostatnie wakacje przed wojną, w 1939 roku, udało mi się nawet dopłynąć do Gdańska. W 1939 roku, 30 sierpnia dokładnie, na pokład statku wpadło Wojsko Polskie i dla potrzeb wojny zabrało statek, zarekwirowało właśnie parowiec. Dziewczyny wtedy miały, no były bardzo małe dziewczyny, bo Lila miała wtedy 12 lat, Niusia miała 9 lat, Basia miała 6 lat wtedy. I wtedy zaczęły się schody dla tych dziewczyn, dla mojej babci, dla tych dziewczyn, bo Wojsko Polskie zarekwirowało statek wraz z załogą. Czyli dziadek popłynął razem z załogą do Warszawy. Niestety ten statek w Warszawie został zatopiony, strącony przez Niemców, zbombardowany, a babcia z 3 dziewczynkami, można powiedzieć, została wysadzona z pokładu w miejscowości Opatowiec, to Świętokrzyskie, gdzie tam nie miały gdzie się podziać, nie miały co zrobić, no i tak tam się wtedy zaczynało ich życie. Babcia zaczęła wtedy pływać, handlować mięsem, że tak powiem brzydko, no, handlowała żywnością. A dziewczyny pomału jakoś dorastały i Lila w wieku tam powiedzmy 14 lat oświadczyła mamie, że zapisała się do tajnych kompletów, czyli nauczania tajnego. Sprzeciwiła się mamie, powiedziała, że ona już byłaby w liceum, gdyby nie wybuchł wojny, także chce coś zrobić ze swoim młodym życiem, chce się uczyć, kształcić. Podczas tych tajnych kompletów poznała tam właśnie profesora, który był właśnie w podziemiu AK. I tak jakoś po namowach tego profesora, czy też nie profesora, no jakoś, no nie wiem jak do tego doszło, ona stwierdziła, że wstąpi do AK. I bardzo dobrze znała język niemiecki, bo jak to mi ciocia opowiadała, że przed wojną do Włocławka, skąd pochodziły, przyjeżdżała jakaś Niemka, dziewczyna rówieśnica właśnie Lili, i ona ją uczyła niemieckiego, a ta ją uczyła polskiego. I perfekcyjnie znała język niemiecki, także tam zatrudnili Lilę też właśnie w urzędzie gminy jako łączniczkę. W międzyczasie, że oprócz tego, że ona uczyła się w tajnych kompletach, jeszcze pracowała jako łączniczka, jeszcze pracowała w urzędzie gminy jako, no pracowała, była łączniczką. Łączniczką, tak. I oprócz tego jeszcze była sanitariuszką. Była bardzo waleczną. No, no, dzisiaj tak z perspektywy czasu, na przykład patrząc na naszą młodzież dzisiejszą, no nie wyobrażam sobie, żeby tacy młodzi ludzie postąpili tak właśnie jak ona. Zresztą jak teraz byłem ostatnio u cioci Basi, chrzestnej mojej, która zbierałem dokumentację od niej, powiedziała mi, że to były takie ciężkie czasy, że ten młody człowiek musiał momentalnie dorosnąć, że w wieku 7 lat, jak ona miała wtedy 7 lat, jak wybuchła wojna, ona musiała dorosnąć i ona musiała być bardzo odpowiedzialna. I tak myślę, że też i tak Lila tak zrobiła w ten sposób.
proszę powiedzieć, czy w jakikolwiek sposób pan, jak również i rodzina pana, próbowaliście, aby Lilia przez władze polskie została w jakiś sposób uhonorowana? Skoro macie komplet dokumentacji, skoro jest tak bogata historia, skoro faktycznie była członkiem Armii Krajowej. Znaczy nie zastanawialiśmy się na tym, żeby ją tak, w taki sposób szczególny uhonorować, aczkolwiek właśnie teraz pisząc książkę, znaczy wydając dwa wydania Lili, pisząc scenariusz fabuły serialu, właśnie w ten sposób chciałbym uhonorować to i oddać hołd właśnie dziewczynie, młodej dziewczynie z Armii Krajowej, która poświęciła swoje młode, zapewne cenne życie dla ojczyzny. Wracając do samego projektu, czy to filmowego, czy również teatralnego, czy już pan już ma komplet, całą obsadę, czy to filmową, czy teatralną? Znaczy, chciałem powiedzieć, że zaangażował się wielu, wielu fantastycznych artystów znanych ze scen filmu, teatru, telewizji, czy nawet radia. Tak, większa część jest już zaangażowanych aktorów. Twoja książka uzyskała wiele pozytywnych recenzji od wybitnych osobowości. Między innymi od kogo? Znaczy między innymi. Na okładce znajdują się 3 recenzje od Barbary Dziekan, Tomasza Grochoczyńskiego, Pawła Borczyka. A w środku tam jest kilkanaście bądź kilkadziesiąt nawet też recenzji od zaprzyjaźnionych właśnie aktorów, którzy również biorą udział w tym przedsięwzięciu. Między innymi tam jest recenzja Wojtka Solarza, Arka Detmera, Pawła Ferensa. A proszę powiedzieć, skąd u pana jest zamiłowanie z jednej strony tutaj do filmu, a z drugiej strony do teatru i z tego powodu pan jest aktorem? Czy to wywodzi się u pana z rodziny, czy jednak to jest i pasja, i zawód codzienny? Znaczy nie, w rodzinie nie miałem żadnego aktora, nie było w rodzinie aktorów, także może to można nazwać pasją do filmu, a teraz do teatru, no ze względu do teatru sytuacja zmusza do tego, że aż się prosi, żeby właśnie zrobić też spektakl teatralny, do którego mnie namówił właśnie Tomasz Grochoczyński, bo to był jego taki pomysł, żeby, czy nie fajnie byłoby zrobić z tego spektakl teatralny. Jeżeli chodzi o książkę, gdzie ją można nabyć? Wydawcą książki jest grupa PWN rozpisani.pl. Można nabyć ją internetowo bądź w księgarniach, w stacjonarnych księgarniach. Z powodu, iż obecnie w dalszym ciągu panuje pandemia koronawirusa, czy w związku z kwarantanną pańskie prace nad filmem uległy zawieszeniu na ten krótki czas, czy jednak już zostały wznowione? Znaczy to właśnie, no, przerwano te prace, znaczy w tym sensie, że wszyscy aktorzy, którzy wzięli udział w filmie dokumentalnym, nagrywali się online sami i wysłali mi gotowy materiał. Z tego powstał film dokumentalny. Tak, dokładnie. Który będzie poprawiany jednak, aczkolwiek montażowo i dźwiękowo i w ogóle. W takim razie będzie udoskonalany, tak. No właśnie, i wersja końcowa będzie pod koniec danego roku, na jesień podejrzewam. Znaczy na jesień to będzie spektakl teatralny. A za 2 tygodnie będzie już film dokumentalny gotowy. Tak, dokładnie. Dokładnie za 2 tygodnie. Tak się spodziewam właśnie, że w sierpniu to będzie dobra data, żeby puścić premierę właśnie filmu dokumentalnego Lila. W takim razie życzymy samych sukcesów, jeżeli chodzi o realizację filmu dokumentalnego, filmu fabularnego, jak i zarówno przedstawienia teatralnego. No, naprawdę warto, ponieważ warto się zagłębić w tę historię, bo tak mało osób, które przeżyły te tragiczne wydarzenia z okresu wojny, jest ich tak malutko już. Cezary, w ostatnim czasie byłeś dość licznie zapraszany na różne spotkania autorskie dotyczące twojego projektu Lila. Powiedz, czy dany projekt cieszy się zainteresowaniem w Polsce? Tak, tak, jak najbardziej. Cieszy się bardzo. Właśnie z grupą zaprzyjaźnionych aktorów jeździliśmy po Polsce promować ten projekt w formie spotkań autorsko-filmowych, pozwolę sobie nazwać, bo to nie jest tylko książka, tylko jest projekt właśnie związany i z filmem, z serialem, spektaklem, no etc., etc., etc. Także byliśmy na Podlasiu, byliśmy na Kujawach, w Warszawie, w Zachodniopomorskim, no i też w Warszawie byliśmy. W tym przypadku, co najwięcej było największą trudnością u ciebie w kontekście przestawienia się z bycia aktorem zawodowym, a nagle
bycie filmowcem, czyli reżyserem i scenarzystą. Znaczy też chciałem to poznać od drugiej strony, co aczkolwiek nie jest wcale takie proste. Jednak aktorstwo jest dla mnie po prostu łatwiejsze. Ale też to jest pewna przygoda, nauka i jakiś zdobywa człowiek doświadczenie i tak dalej. W tym przypadku Sylwii, jak to jest? W ostatnim czasie po wypadku samochodowym zaczęłaś dość aktywnie wykonywać różnego zlecenia, umowy jako grafik, jako osoba, która tworzy strony internetowe, a przy tym byłaś aktorką, jak rozumiem. Ilustracje do książek jeszcze przede wszystkim, tak. I rzeczywiście wróciłam po wielu latach, ponieważ jak się okazuje, wiele osób o mnie pamiętało, gdzieś tam przypominała się pewna grupa ludzi, zapraszała mnie do współprac. I właśnie Cezary jest jedną z takich osób, która zaprosiła mnie właśnie na początkowo do udziału w słuchowisku i to tak dalej popłynęło. Złapaliśmy wspólny flow i to tak dalej jakoś się potoczyło. Czyli z powodu wypadku samochodowego ty byłaś pewna, że już nigdy nie powrócisz do aktorstwa, a to jednak... A jednak zatęskniłam za tym, bo to jest jednak jedna z moich wielu pasji. I to się gdzieś tam tu naturalnie upominało. Czyli z Cezarem znalazłaś się jeszcze sprzed wypadku, jak rozumiem. Nie. Czyli w międzyczasie poznaliście się. Tak. I powiedz, jakie było twoje wrażenie, kiedy Cezary zaproponował tobie współpracę? Współpracę na tle właśnie, czy to filmowym, czy to teatralnym. I to na dodatek, abyś zagrała główną rolę. Byłam zaskoczona, ale to bardzo miło i szczęśliwa, bo po przeczytaniu tej historii wiedziałam, że to ma dużą wartość, a od dawna marzyłam, aby wcielić się w postać tak pozytywną, tak dobrą, która też w dużej mierze przypomina mnie samą, która będzie mi tak bliska i tak inspirująca. Marzyłam o czymś naprawdę wartościowym, jeżeli chodzi o wyzwania aktorskie. I będziesz w stanie, jak rozumiem, zagrać tragiczny los Lili. Tak, zamierzam się przeistoczyć w eteryczną, pełną radości i bardzo szybko dojrzewającą psychicznie przede wszystkim dziewczynę. Nie mogę się już doczekać. Jakbyś miała opisać daną książkę, dany projekt w kilku słowach, aby zachęcić widzów do zapoznania się, czy to z książką, czy do obejrzenia, czy to filmu dokumentalnego, czy fabularnego, to co byś powiedziała? Powiedziałabym tak prosto z serca, że naprawdę warto zagłębić się bardziej w tę historię o Lilce, ponieważ to jest opowieść o jednej z bardzo wielu cichych bohaterów, którzy swoją postawą, odwagą przyczynili się do odzyskania naszej polskości, naszej niepodległości. Ci ludzie stanowią cząstkę naszej integralnej tożsamości, a także kolejną wartość niesie to za sobą taką, że to są autentyczne wydarzenia opowiedziane przez samą ciocię autora, Czarka. A tych ludzi jest obecnie coraz mniej, którzy mają te wspomnienia zachowane w sercu, w pamięci i naprawdę warto o tym poczytać, o tym posłuchać, zobaczyć to, poniekąd oddać im tym samym tą uwagą hołd, przeżyć mnóstwo wzruszeń i prawdziwych przeżyć. A powiedz... Ale się zakręciłam. Ale bardzo pięknie powiedziałaś, faktycznie. A właśnie Cezary. Serce mi tak cicho szeptało, więc mówię to, co mi serce mówi na temat tej historii. Cezary, kiedy ty po raz pierwszy usłyszałeś historię swojej cioci, w końcu zginęła w wieku 18 lat, tragiczną śmiercią, została zamordowana. Niespełna 18 lat, tak. Niespełna 18 lat i została zamordowana przez ukraińskiego żołnierza? Przez ukraińskiego barbarzyńcę, który przyszedł spacyfikować wieś Opatowiec, którzy występowali w mundurach niemieckich, bo to były siły wzmożone służb niemieckich.
dokładnie. A historię poznałem wiele, wiele lat temu, jeszcze będąc dzieckiem, 5-letnim bodajże dzieckiem, jeszcze do szkoły nie chodziłem, kiedy właśnie słyszałem, jak ciocia rozmawiała z ojcem właśnie na temat lilii i tak podsłyszałem to. I tak mnie nurtował ten temat, jako młode dziecko. I kiedy dorosłem, jeszcze o tym pamiętałem, powiedziałem sobie, że coś z tym zrobię. Rzekł, to jestem aktorem, pomyślałem, że będzie mi łatwiej z tym coś z tym zrobić, a jednak nie do końca jest łatwiej. Nie? Zawsze na przeszkodzie stają właśnie przede wszystkim finanse. Lila, jak rozumiem, została zastrzelona i została pochowana w tamtej miejscowości. Tak, dokładnie. Spoczywa w zbiorowej mogile z 29 partyzantami, którzy zginęli wraz z nią. Jeżeli chodzi o tą zbiorową mogilę, jak rozumiem, ta informacja była przekazywana z pokolenia na pokolenie w pana rodzinie. Tak, dokładnie, była przekazywana z pokolenia na pokolenie, aczkolwiek, tak jak wcześniej wspomniałem, posłyszałem tą historię będąc młodym chłopcem, a kiedy już dorosłem, pojechałem do cioci, szczerze sobie z nią porozmawiałem, ona mi szczerze wszystko opowiedziała z detalami, po czym spisałem na kartce, no i tak jak wcześniej wspominałem, że powiedziałem, że coś z tym zrobię. Pierwszym zamysłem właśnie był stworzenie scenariusza filmowego pod fabułę. Czy historia Lili w pana w rodzinie zaczęła być przekazywana już po odzyskaniu, jak rozumiem, po upadku już PRL-u w Polsce? No właśnie przede wszystkim wtedy zaczęło się głośno o tym mówić, bo wtedy można było mówić o tym. I wtedy też takie miałem zalążki, właśnie początek lat 90., kiedy właśnie ten system wcześniejszy upadł, że tak powiem, stała się wolna Polska, wolność słowa, można było o tym mówić, tak samo jak o Katyniu można było mówić, właśnie o Ukraińcach można było mówić, to wtedy tym bardziej zaowocowało to we mnie, w mojej psychice, że coś z tym zrobię. W takim razie życzę realizacji danego projektu filmowego, jak i zarówno teatralnego, aby jednak wszystko ułożyło się po myśli państwa. A jednocześnie bym pana prosił, aby pan zachęcił naszych widzów do kupowania danej książki. Kochani, serdecznie zapraszam do zapoznania się w ogóle z całością projektu, jak i zakupem książki, pierwszego wydania, drugiego wydania, odsłuchania audiobooka, czy przeczytania e-booka i oczekiwania na dalsze projekty realizacji projektu Lila, czyli filmu, serialu i filmu dokumentalnego, a przede wszystkim spektaklu teatralnego, który mam nadzieję niebawem się pojawi. No i kochani, przede wszystkim zachęcam do współpracy przy projekcie Lila. Zapraszam realizatorów, dźwiękowców, przede wszystkim zapraszam producentów, sponsorów i sponsorów strategicznych do współpracy przy projekcie Lila. Dziękuję.